Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Trzy osoby już widzę na sali. Siedem. Widzę, że się pojawiacie pomalutku. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kogo witam, kogo goszczę? Napiszcie tylko, proszę, czy słychać i widać dobrze wszystko. Na razie jest ciemno, zaraz się rozjaśni. Zaraz będzie jasność. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kasia, Aleksandra, ale pięknie pisze Aleksandra. Napiszcie mi tylko, proszę, czy widać i słychać. Czy widać i słychać. Kasia, dobry wieczór. Ola jest. Witajcie. Witaj. Inga. Nikt nic nie pisze. Hej, hej, pisze Inga. Napiszcie tylko, proszę, czy widać i słychać, to się szybciej zacznie. Mariola jest, moja imienniczka. Paulina jest. Ania Szczepańska, nasza uzdolniona rysowniczka. Słychać, widać. Super, dzięki Angelika za informację. To nie będę już 10 razy pytała. Witajcie, witajcie. Słychać, widać, pisze Kasia. Super, dziękuję, dziękuję. Monika, dobry wieczór, dobry wieczór. Ewa, widzę, że dołącza. Mariola pisze, słychać, widać. Dobra, to już was całkiem sporo jest. 19 osób na wizji. Kolejna Mariola, o, dzisiaj aż dwie moje imienniczki. Kasia, Elżbieta. Całkiem sporo już tutaj nas jest. Zaraz będzie jasno, nie przejmujcie się, zaraz będzie troszeczkę jaśniej. Zaczynamy od krótkiej agendy. Powiem, co dzisiaj będziemy robić. W pierwszej części parę ogłoszeń, co się tutaj dzieje u nas w grupie, co się dzieje na Instagramie i czego możecie się spodziewać dzisiaj i za tydzień. W kolejnym punkcie będziemy rysować dynie, takie proste dynie i troszeczkę trudniejsze. To się nam później przyda przy tworzeniu kompozycji. Dlatego zaczniemy od takiego prostego rysunku. Może zaświecę światło, żeby było dobrze widać, a tutaj te dynie wyłączę. Nie dynie, tylko światełka wyłączę. Wyłączę światełka, lepiej widać. Dzisiaj będziemy rysować dynie, takie prościutkie i troszeczkę trudniejszą, bo wykonamy również kompozycję, taką jesienną, w której wykorzystamy również rysunek dyni. Więc sobie dzisiaj troszeczkę dynie potrenujemy, a za tydzień, wyjątkowo w sobotę będzie letter party, a nie w niedzielę, będziemy wykonywać, myślę, że kompozycję, jakiś projekt właśnie związany bardziej z Halloween. Dzisiaj to nie będzie takie halloweenowe, ale tylko dynia będzie. I w przyszłym tygodniu porysujemy sobie trochę duchów i będziemy też pisać właśnie jakieś hasła takie związane z Halloween. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza tutaj jakieś, że tutaj ktoś jest jakiś bardzo kościelny, czy nie lubi tego święta. Całkiem neutralnie do tego podchodzimy. To jest tylko zabawa, rysunek. Każda okazja jest dobra, żeby sobie coś popisać, pobawić się literami, więc nie podchodźcie do tego tematu jakoś tutaj zbyt poważnie. Tutaj naprawdę na luzie do tego podchodzimy. Czyli rysujemy dynię, później sobie troszeczkę poćwiczymy rękę w pisaniu. Będziemy pisać słowo dynia na kilka sposobów. Mam nadzieję, że przygotowałyście braszpeny. Zaraz powiem, jakich materiałów dzisiaj będziemy używać. A na sam koniec wykonamy kompozycję. I zaraz Wam pokażę, żebyście wiedziały, co nas dzisiaj czeka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba dzisiejsza kompozycja. Dzisiejsza kompozycja będzie wyglądała tak. Tak to wygląda. Dynia królowa jesieni. Albo dynia królową jesieni. Jak to chce, może to napisać. Coś takiego dzisiaj stworzymy. Tak? Zatem już tak troszeczkę Wam tutaj zdradzam, co dzisiaj powstanie, ale na sam koniec mam taki zamiar, aby każda z Was wyszła z tego letter party z taką kompozycją. Napiszcie mi, proszę, czy Wam się podoba. Podoba Wam się dzisiejszy plan, rozkład jazdy naszego letter party? Już to chowam. Napiszcie mi tylko, proszę, czy Wam się podoba taki plan dzisiejszego spotkania. Już sobie tutaj troszeczkę miejsca zrobię. Bo to tylko było tak na wprowadzenie. Kasia pisze wow, Agnieszka nawet jest, nasza stemplownia, pani od stempli, witam, witam. Angelika, co tam piszesz? Syn ma dzisiaj urodziny. Aha, 31 ma urodziny, super, ekstra, piękne. Dobrze, no to mam nadzieję, że rozbudziłam w Was troszeczkę ochotę, żeby dzisiaj złapać za braszpeny, za pisaki i żeby podziałać, żeby na koniec właśnie stworzyć taką
kompozycję jesienną. To nie jest halloweenowa, tylko bardziej jesienna. Pomyślałam, że zaczniemy dzisiaj tak bardziej neutralnie, nie będziemy z grubej rury w Halloween jechać, tylko będzie takie bardziej jesienne dzisiaj. Coś takiego dzisiaj powstanie. Dobrze, zanim przejdziemy do rysowania dyni, kilka takich małych ogłoszeń. Gdzie ja mam swojego tableta? Tutaj. Chciałabym Wam przypomnieć, te osoby, które czytały newsletter albo śledzą fanpage, to pewnie wiedzą, że na Instagramie jest obecnie konkurs rozdanie, który jest organizowany, wspólnie z Eddingiem. Edding wypuścił teraz nowy zestaw pisaków pastelowych, to jest 15 pisaków i ten zestaw można zgarnąć. Zgarnąć go można na Instagramie, tutaj są zasady tego rozdania, są 3 zestawy i do każdego zestawu będzie też dołączony mój e-book do nauki hand letteringu, więc jeżeli ktoś chce zacząć, to tutaj jest idealny zestaw, właśnie pisaki plus e-book, można potrenować. W newsletterze miałyście wszystkie namiary na ten konkurs, ale jeżeli ktoś jeszcze to przeoczył, no to ja nazywam się na Instagramie blog.mar.podajnik, czy jak to się nazywa, taka schody, Mar Art i tutaj właśnie jest informacja o tym rozdaniu. Dlatego zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli macie konto na Instagramie, weźcie tutaj udział, bo są aż 3 zestawy, więc myślę, że warto i to jest taki spory zestaw, tak jak wspomniałam, nowość na rynku. Dobrze, to takie jedno najważniejsze z ogłoszeń, o konkursie chciałam wspomnieć. Myślę, że większość z Was jest w grupie, w grupie Mar Art. Tutaj jest moja grupa. I tutaj mamy aktualnie wyzwanie październikowe. Co drugi dzień miesiąca wrzucamy hasła. Śmiesznie, że mi się tu wyświetla podgląd live'a. Co drugi dzień października wrzucamy hasło i piszemy te hasła dowolnymi technikami. Tak? We wrześniu pokazywałam Wam różne techniki, na czym polega oszukana kaligrafia, brush lettering i takie inne różne techniki hand letteringu. I teraz Waszym zadaniem jest napisać te hasła dowolną techniką albo pomieszać kilka technik. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie jeszcze podszlifować swoje umiejętności, przyłączyć się do tego wyzwania, które jest u nas na grupie. I myślę, że udział w takim wyzwaniu jeszcze bardziej pozwoli Wam rozwijać swoje umiejętności. I też fajnie jest podpatrywać pracę innych osób, jak inne osoby tworzą. To już się przewinęło, nie jestem dalej w grupie. Tak? Tutaj można sobie podpatrzeć, co inne dziewczyny stworzyły i się tym zainspirować i stworzyć coś własnego. I w listopadzie będzie kolejna część tego wyzwania. Myślę, że tutaj zostaniemy w tych tematach, takich pozytywnych, pozytywnie w jesień, bo tak jak zaczynałam tutaj to wyzwanie, napisałam też, że długie jesienne wieczory i mamy więcej czasu i jesień jest taka bardziej no, szarobura i ponura, dlatego żeby jakoś tak pozytywnie w nią wejść, fajnie jest otaczać się kolorowymi, ładnymi rzeczami i pisać właśnie takie pozytywne, fajne zdania czy też afirmacje, które nas pozytywnie nastrajają na cały dzień. Dlatego zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco do udziału w tym wyzwaniu, albo teraz w październikowym jeszcze macie szansę tutaj napisać parę haseł, a od listopada wystartuje nowe i myślę, że ono będzie w podobnym formacie, będą po prostu inne hasła. Dobrze, to były moje wszystkie ogłoszenia parafialne i jak zwykle w letter party, pewnie to już wiecie, że to jest tradycją, dla osoby, która będzie dzisiaj bardzo, bardzo aktywna, przewiduję małą niespodziankę. I tą niespodzianką będzie mój, to nie jest e-book, to są szablony do ćwiczeń bounce letteringu, czyli skaczących, tańczących literek. Tak to wygląda, ja już to kilka razy pokazywałam, ale to po prostu jest kilka działów takich tematycznych w kuchni, w ogrodzie, imiona, nazwy miast i tutaj można po prostu sobie ćwiczyć z tymi szablonami, tak to wygląda. To jest w ogrodzie. Pod małe braszpeny, szablony są pod małe braszpeny i pod duże braszpeny są pod koniec. Też to sobie można ćwiczyć.
czyli osoba, która dzisiaj będzie bardzo aktywna. Tutaj później sobie będę czytała Wasze komentarze, co tam piszecie, jak działacie. Zawsze na koniec spotkania proszę Was też, żebyście zrobiły zdjęcie tej pracy, którą wykonałyście podczas naszego spotkania, abym mogła też zobaczyć, co powstało. Dlatego taka zachęta, bo może niektórzy nie chcą nic wstawiać, ale właśnie jako zachęta tutaj jest taka niespodzianka w postaci tych szablonów. Zatem bądźcie aktywne, później dodajcie zdjęcie Waszej pracy i być może trafi ten szablon, czy te szablony do Was. Dobrze, to mamy pierwszą część odhaczoną, ogłoszenia parafialne mamy za sobą, wszyscy przeżyli. Teraz materiały, co dzisiaj potrzebujemy? Ja w opisie do tego wydarzenia już Wam napisałam, co potrzebujemy, ale jeszcze pokażę, z czego ja dzisiaj będę korzystać. To tak, najważniejsze oczywiście papier, jaki macie, z takiego korzystajcie, ale dobrze by było, gdyby to był papier śliski, gładki, ale jeżeli takiego nie macie, no to jakikolwiek, no ale papier potrzebuję. Później ołówek, cienkopisy, cieńszy i grubszy, ale jeżeli macie tylko jeden, o jednej grubości też wystarczy, jest w porządku. Czyli cienkopisy, ołówek. Gumka, jak ołówek to wiadomo gumka. I teraz tak, brush peny. Dzisiaj będziemy raczej pisać dużymi, tak, brush penami z dużą końcówką, czyli możecie na przykład wykorzystać sztabilo, jeżeli macie, a jeżeli nie macie, to może być Edding 1340, to są te, mogą też być Tombow, też się do tego nadają. Jeżeli chodzi o kolory, będziemy korzystać, przynajmniej ja będę korzystała z żółtego, z czerwonego i z szarego i z czarnego. O, sobie tutaj specjalnie przygotowałam, czyli takich kolorów dzisiaj użyję. Takich kolorów dzisiaj. Przepraszam, że nie czytam komentarzy, ale właśnie chcę przekazać Wam najpierw te takie podstawowe informacje, żeby już każdy wiedział, co dzisiaj na Was czeka. Czyli te cztery kolory nam się przydadzą. Oczywiście możecie wybrać jakieś inne, jeżeli tych nie macie, ale jeżeli chcecie, żeby ta kompozycja była taka fajnie dobrana kolorystycznie, to akurat te cztery kolory. Czyli jakiś szary, to nie musi być brush pen, to może być zwykły pisak, czerwony brush pen i taki pomarańczowy i czarny. Czyli cienkopisy, ołówek, brush peny i co tutaj jeszcze miałam? Miałam jeszcze, aha, tutaj, to jest biały żelopis, tylko nie wiem, czy mi zadziała, bo on tak jest trochę kapryśny, nie zawsze działa i zobaczymy, czy dzisiaj mi zadziała. Czyli to są te materiały, których dzisiaj potrzebuję, czyli niewiele. Dobra, to tutaj mam. I papier, mówiłam już na samym początku. Dobrze, te osoby, które dołączyły troszeczkę później, przypominam, na sam koniec zrobimy tutaj wspólnie taką kompozycję. Tak to będzie wyglądało. Taka kompozycja. A na sam początek zaczniemy rysować dynię, żeby tak rozruszać naszą rękę, bo podejrzewam, Ania pisze, że nie ma, czegoś nie ma, to zastąpisz czymś innym. Zaczniemy od rysunków, żeby właśnie rozruszać naszą rękę, naszą prawą bądź lewą rękę, jeżeli ktoś jest leworęczny. Myślę, że od ilustracji zaczniemy, później przejdziemy do brush letteringu, troszeczkę sobie popiszemy takie jedno słowo na kilkanaście sposobów, żeby właśnie zaktywować tą naszą rękę i na sam koniec przejdziemy do kompozycji. Dobrze, ja biorę papier i tutaj chciałabym Wam jeszcze pokazać taki magiczny zeszyt, że tak go nazwę. Ja go dostałam, kiedyś byłam u nas w pracy mieliśmy warsztaty. Nasz szef nam wtedy załatwił z myślenia wizualnego i wtedy dostaliśmy taki fajny zeszyt od Moleskine. I tam pani nam mówiła właśnie o notowaniu wizualnym i tam sobie parę notatek zrobiłam wtedy w tym zeszycie. To były moje początki, więc widzicie, że to było takie krzywe, brzydkie i nijakie, ale tak wyglądają początki. I tutaj w tym zeszycie wtedy zapisałam raptem 3 strony, więc niezbyt wiele, a ten zeszyt jest dosyć spory. Dlatego przekształciłam go w coś innego. Ja go nazwałam, że to jest mój taki sketchbook. Zaczęłam w marcu 2018 roku, czyli też już ponad 2 lata temu. I tutaj sobie zrobiłam takie tematyczną ściągę. Tak, tutaj były strzałki, pióra,
Tak, tutaj znowu różne pióra i po prostu uczyłam się rysunku. To nie są sketch, to nie jest pod sketchnoting, bo sketchnoting się bazuje na takich prostych kształtach, czyli koło, kreska, kwadrat, takie bardzo, bardzo minimalistyczne, proste. A tutaj starałam się rysować już takie bardziej, no może nie złożone, ale takie kształty, które gdzieś mi się przydadzą w letteringu, tak? Bo sam lettering, jeżeli coś napiszemy, to jest takie statyczne i czasami smutne, nudne, takie monotonne, a dodając niewielkie elementy graficzne, jakąś małą ilustrację, naprawdę to działa i ten lettering jest naprawdę bardzo fajny. I zaczęłam sobie właśnie tworzyć taką moją mini bibliotekę wizualną, do której mogę zajrzeć, jeżeli nie mam pomysłu. Jeżeli nie mam pomysłu, co narysować, no to tutaj sobie mogę zajrzeć i sobie po prostu skorzystać z takiej ściągi. Krzywe i brzydkie. Czyli tutaj miałam serduszka. Tutaj miałam serduszka, tutaj jest natura, różne drzewa. Ja te obrazki sobie rysowałam albo z książek, bo mam sporo książek, albo na Pinterestie szukałam. I to było jeszcze takie wyzwanie, taka dziewczyna, taka Niemka, ona prowadziła takie wyzwanie, to się nazywało Inspiration Monday, Inspiration Monday. I co jakiś czas ona tam rzucała jakieś hasło i po prostu rysowała i sobie z nią rysowaliśmy. I to było takie fajne. I sobie zrobiłam taką bibliotekę i czasami tutaj do tego wracam. Tutaj na przykład są tematy takie party, czyli impreza, czyli jeżeli robię jakieś zaproszenie albo kartkę urodzinową, to sobie też czasami tutaj zaglądam i rysuję coś na ten wzór. No już większość tych rysunków już mam tak zakorzenione w głowie, że już tu do tego nie zaglądam. Już takie balony to po prostu rysuję od razu i już nie muszę tutaj zaglądać, ale oczywiście na samym początku, żeby w ogóle się tego nauczyć, no to rzeczywiście warto sobie zrobić taką małą biblioteczkę. Co tu ja napisałam? Jej. Taką małą biblioteczkę właśnie, żeby jeżeli mamy coś później stworzyć, żeby szybko zajrzeć i odwzorować właśnie taką pracę. Czyli tutaj były imprezy jakieś, party, tutaj sobie różne lody rysowałam, to chyba już na Pinterestie poszukałam tych lodów. Tutaj była lawenda, też rysowaliśmy lawendę, tu były kryształy. A, tutaj była ilustracja ślubna, bo rzeczywiście robiłam kilka kartek ślubnych i też sobie wybrałam kilka takich motywów, które zawsze się sprawdzają. I czasami nawet nie musi być to ślub, bo to może być walentynki nawet, czy jakaś impreza i to są takie fajne rysuneczki, do których mogę zajrzeć. I tak jak mówiłam, z książek to jest, albo z Pinteresta. Większość jest z książek. A tutaj jakieś tematy kawowe. Tutaj jest podróż. Tutaj jesień. Tutaj różne gwiazdki, motywy śnieżek. Tutaj były różne różne choinki. Tutaj jest nowy rok. I z tego bardzo często korzystam. Jak jest coś na nowy rok, to zawsze coś takiego rysuję, albo znowu właśnie takie dwa kieliszki, coś takiego i to się sprawdza. Tutaj zimę zaczęłam i nie skończyłam. I teraz właśnie przygotowując się na nasze Halloweenowe letter party, przygotowałam dynię, duchy i tutaj będziemy teraz działać. Co tam piszecie? Angelika pisze, taki zeszyt to marzenie. Fajny pomysł na wyzwanie, stworzenie takiej biblioteczki, napisała Aleksandra. Tak, no właśnie ja polecam Wam. Wiem, że tutaj między nami są też osoby, które bardzo ładnie rysują. Tutaj mieliśmy Ania Szczepańska, wydaje mi się. Nie pamiętam nazwiska, może przekręciłam nazwisko, ale Ania, ona właśnie też na Instagramie jest aktywna, ona bardzo pięknie maluje, rysuje, więc coś takiego to dla niej pewnie to jest pikuś, ale no, ja musiałam się tego nauczyć. I gwarantuję Wam, można się tego nauczyć. Ja tutaj pokażę Wam, jakie były moje pierwsze prace, gdy w ogóle tutaj zaczęłam coś pisać, więc możecie ocenić, jak zaczęłam rysować w 2018 roku, moje pierwsze podejście, a rysując to częściej i właśnie naśladując jakieś obrazki z książek, widzicie, tragedia, tak rysowałam żarówki i tutaj coś takiego, można się tego nauczyć. Dlatego jeżeli ktoś chce, myślę, że to jest też taka fajna forma spędzania czasu, tak można to powiedzieć nawet, spędzania czasu i hobby, no to polecam sobie coś takiego zrobić, tak? Bo widzicie, ja tutaj nie zapełniłam tego zeszytu, po prostu jak potrzebowałam jakiejś tematyki, na przykład ślubnej, bo wiedziałam, że mam coś zrobić na ślub, no to sobie po prostu poszukałam i zrobiłam taką moją bazę,
że jeżeli coś jest, to ja sobie tutaj zaglądam i wiem, jak to narysować. Dobrze, to się rozgadałam teraz. Rozgadałam się, już mamy 20 po. Ale mam nadzieję, że te informacje też są dla Was przydatne, bo tutaj nie chodzi tylko o samą technikę, bo technikę to możecie sobie usiąść i wiecie, skopiować coś i też Wam wyjdzie, ale też właśnie takie różne wskazówki. Dobrze, to zaczynamy od dyni. Tak, tutaj mamy takie proste dynie. Polecam zacząć od ołówka. Bierzemy papier, ołówek i zaczynamy. Tutaj mam takie różne dynie. Nawet sobie przygotowałam różne dynie. Jak one tutaj wyglądają. I oczywiście właśnie wzorując się najlepiej na naturze, jak taka dynia wygląda, najlepiej sobie takie narysować. Czyli są bardziej takie jakieś prostokątne, są też bardziej takie płaskie i takie jakieś wysokie. Zatem można tą dynię na kilka sposobów narysować. I teraz właśnie zachęcam Was, aby złapać za ołówek, za papier, wziąć papier i spróbować narysować taką dynię razem ze mną. Jeżeli nie macie takiej pewnej ręki, to zaczynamy od ołówka. Pierwsza dynia jest taka bardziej, bym powiedziała, taka troszeczkę kwadratowa. Tylko wiadomo, że ona na bokach jest troszeczkę okrągła, ale tak patrząc na jej formę geometryczną, to jest bardziej taki kwadrat, który gdzieś tam po bokach jest bardziej zaokrąglony. Tak? Czyli pierwsza to jest taka. Później kolejną, którą możemy narysować, to jest, tutaj akurat takiej nie mam, ale tutaj na tym rysuneczku, to jest taka, która jest u góry bardziej zaokrąglona, jest troszeczkę wyższa, nie jest taka płaska i na dole jest, tutaj można troszeczkę takie, nie taka fala, tak? Czyli taki dzwon i tutaj troszeczkę fala. Tak może wyglądać dynia. Teraz kolejna jest bardziej taka podłużna, wyższa, u góry jest węższa, na dole jest szersza. Też ją możemy narysować. Tak. I tutaj na dole też jest troszeczkę coś takiego. Mam nadzieję, że widać. Tutaj Wasze komentarze zasłaniają. Tylko sobie przesunę, zobaczę, czy widać. Widać. Widać, dobrze. Dobrze, to jest trzecia taka dynia. Teraz kolejna jest taka dosyć płaska i ona jest taka... taki owal, taki leżący owal. Coś takiego. Narysujcie sobie takie leżące jajo. I ostatnia dynia, ona jest taka, że zaczyna się od góry, jakby było serce. Widać moją rękę? Dobrze. Może zrobię to tak, będziecie bardziej widziała. I ta ostatnia charakteryzuje się tym, że u góry troszeczkę ją rysujemy tak, jakby to było serce albo jabłko. Tak jak jabłko. Serce, jabłko, coś takiego. I na dole już taka spłaszczona. Czyli mamy 5 takich... takich prostych kształtów, z których powstaną dynie. Dobrze, i kolejne, co musimy wykonać, to takie kreski. Takie kreski od niechcenia. Tutaj, tak. I tutaj. I w tej tak samo. I w tej tak samo. Przepraszam, że nie czytam komentarzy, ale dzisiaj mamy napięty grafik. Chyba za dużo sobie chciałam z Wami zrobić. Jestem wymagająca wobec siebie i potem wymagająca wobec innych. Dobrze, coś takiego mamy. Macie kreski? Mam nadzieję, że macie kreski. Teraz wszyscy działają. I teraz tutaj można jeszcze te rogi troszeczkę tak zaokrąglić, jeżeli nam wyszły za kanciaste. Cały czas pracujemy ołówkiem, więc tutaj naprawdę można jeszcze wiele popoprawiać. Ania Szczepańska, proszę nie patrz, bo tutaj amator próbuje coś narysować, ale takie wskazówki jak ja się za to zabieram. Dobra, czyli mamy już najważniejszą część dyni i teraz dochodzi tutaj ten taki słupeczek, nie wiem, szypułka, czy jak to się nazywa, ten ogonek. I on też jest dosyć prosty, można go narysować jak taki trójkąt,
narysujemy trójkąt. Tu może być taki prostokąt. Tutaj możemy troszeczkę, tak jak tutaj nawet można popatrzeć, że się przekręca, tak? To jest taki coś takiego. Tutaj znowu może zrobimy trójkąt. I tutaj tak. Tak to wygląda. Kasia pisze, że działamy, działamy. A Ania się śmieje. Dobrze, jak już mamy ten tutaj tą część łodygi, czy jak to nazwać, ogonek narysowany, to dynie mają też takie, jak mają liście i przy liściach zawsze są takie fajne, kręcące się ogonki. Takie. Tak to można narysować. O. Coś takiego. I przy każdej dyni po prostu narysujemy coś takiego. Tak. I tutaj jeszcze gdzieś z boku też to wtedy jeszcze fajnie wygląda. Taki ogonek. Coś takiego. I mamy naszą dynię. Wygląda już jak dynia. Aleksandra pisze, że taki napięty grafik, że nie ma kiedy odpisywać. No właśnie. Ale mam taki zamiar, że jak wyjdziecie z tego letter party, to będziecie dumne z siebie, że dużo zrobiłyście i że ten czas nie był czasem stracony nie był czasem straconym i czegoś się nauczyłyście. Dobrze, czyli tutaj już mogłybyśmy zostawić te dynie, takie dynie w klasycznej formie, ale jeżeli ma być to dynia halloweenowa, to oczywiście możemy zacząć rysować oczy i te oczy mogą mieć różne kształty, to mogą być takie trójkąty, to mogą być koła, mogą być jakieś takie owalne. Takie zrobimy. Takie. Takie przycięte. Nie całe, że koło, tylko coś takiego. To może być teraz trójkąt, ale taki. Tutaj mieliśmy taki trochę z boku. I więcej pomysłów nie mam, co ja tutaj jeszcze miałam. Po prostu różne takie trójkąty pod różnym kątem. Tutaj było tak, to może teraz tak. Coś takiego. I oczywiście to można zamalować. Tak. Możecie zamalować, to już będziecie widziały, że... Nie będziemy tego poprawiać już cienkopisem, bo za długo by to trwało. Mamy oczy? Mam nadzieję, że wszyscy mają oczy. Oczy. Tak, czyli trójkąty pod różnym kątem, takie bardziej skośne, takie, że ten czubek idzie do środka, albo można tak, że sobie stoi na podstawie, jak tam nam się podoba. No i teraz buźka, oczywiście takie wycięte zęby, można oczywiście różne robić, z jednym zębem, z dwoma zębami, to już naprawdę myślę, że same dobrze wiecie, jak to wygląda. Myślę, że ta najtrudniejsza część dyni już jest za nami. Tak. Takie zębate dynia. Coś takiego. Oczywiście może być jakaś taka, że dwa zęby u góry, a na dole jest cięta. I tak to wygląda. I oczywiście, jak to poprawimy cienkopisem, to będzie to inaczej wyglądało jeszcze, tak? Bo ołówek daje nam tylko kształt. Czasami właśnie jak zaczniemy coś rysować ołówkiem, to nam się wydaje, że to jest jeszcze takie nie za bardzo fajne, a gdy zaczniemy już poprawiać cienkopisem, to nagle to wszystko nabiera formę i jest całkiem ładne. I tutaj można jeszcze listki dorysować. Coś takiego. Tak, mamy taką dynię halloweenową. I jeżeli macie pomarańczowy pisak, nie musi być braszpen, to można od środka troszeczkę podkreślić, podkolorować. I jeszcze bardziej wygląda jak taka dynia halloweenowa. Dobrze, mam nadzieję, że wasze dynie już gotowe.
były takie proste dynie z podstawowych kształtów, a teraz jeszcze narysujemy sobie takie dwie dynie, które już mają takie troszeczkę więcej, które są bardziej takie trójwymiarowe, że tak powiem. I one też są podobne do tych, które już zaczęłyśmy rysować. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, że skończyłyście. Nie musicie tego poprawiać cienkopisem, to możecie sobie później jeszcze poprawić. Najważniejszy jest tutaj ten szkic ołówkiem. Dobrze. I teraz tutaj mam dynię na dwa sposoby, jak właśnie można taką bardziej trójwymiarową dynię narysować, żeby ona jeszcze tak naprawdę bardzo fajnie wyglądała, a nie tak płasko, tak jak tutaj, tak, bo one tak dosyć płasko wyglądają. Je można zastosować na przykład w sketchnotkach, wydaje mi się, że by były całkiem w porządku takie, ale jeżeli chcemy już na przykład w naszym plakacie takim hand letteringowym, no to już tak troszeczkę, no to jest takie za proste. Tak, to nie jest sketchnoting, tutaj już naprawdę troszeczkę trzeba iść w kierunku ilustracji. Ta nasza dynia musi być taka bardziej już taka ładniejsza. Dobrze, i teraz narysujemy najpierw pierwszą. Tutaj zaczęłam ją też rysować, że od góry zaczęłam ją rysować jak jabłko. Kasia pisze, że skończone, druga Kasia też, że skończone. Dobrze, dobrze. Tą pierwszą dynię rysujemy tak, że rysujemy ją od góry, tak jakby to było jabłko, serce, coś takiego. I tutaj ten dół jest dosyć taki płaski. Tak to wygląda. Teraz tutaj znowu te, jak to nazwać, ale te takie wypukłości, które ma dynia. Tak? I tutaj możemy ten ogonek to rysować. Narysujemy teraz oczy i buźkę i tu zombie jest od dołu. Tak będzie. Tak to wygląda. To nam się przyda, gdy będziemy tworzyły kompozycję, dlatego tutaj trenujemy sobie tę dynię tak intensywnie. Patrzę, to jest 0,3. Dobrze, 0,3. Tak, jeżeli gdzieś jakaś linia Wam nie wyszła dobrze, to sobie ją tutaj akurat, no dzisiaj akurat rysowałam sobie tę dynię, no to w miarę mi wyszła, ale gdy zaczęłam się uczyć na nowo rysować tej dyni, to miałam właśnie problem, żeby te kształty jakoś zachować, więc jeżeli coś nie wychodzi, to tutaj sobie po prostu dorysujcie, doszkicujcie. Mi akurat wyszła, więc nie mam co poprawiać. Dobra, teraz bierzemy cienkopis i obrysujemy tutaj te nasze kształty, tak jak mówię, tutaj w miarę tak trafiłam w tą dynię, więc nie mam co poprawiać. Tutaj ta część dyni. Coś takiego. I teraz listka. Taki. Coś takiego. Macie? Mam nadzieję, że nadążacie. I teraz oczy, takie skośne. Ta dynia się cieszy. O, to tylko zabawa. Coś takiego. I teraz tutaj te brzuszki. Oczywiście gumkę możecie sobie wymazać. Nie będę teraz mazała. I teraz takim ciemniejszym jakimś flamastrem. Gorszy. Oczy można wymalować. Buzię też. Jest taka śmiejąca się dynia jelenowa z jednym zębem.
jak mówiłam, możecie wymazać teraz ołówek, ja nie będę tego robiła. I wezmę teraz cienkopis, który jest troszeczkę cieńszy. Jeżeli nie macie cienkopisów o różnych grubościach, to nie szkodzi. Ale teraz nadamy tej dyni troszeczkę tak wymiaru, żeby ona nie była taka płaska. I tutaj tą łodygę troszeczkę określę. I teraz przy rogach. Coś takiego. I mamy taką dynię, która się cieszy. I tutaj jeszcze przy tym można parę listków dorysować. W naszej kompozycji też będziemy pisać o jesieni, dlatego myślę, że liście takie spadające jak najbardziej tutaj pasują. Tutaj mam taki liść dębowy. Tak wygląda mniej więcej. Tu jakiś listek wyglądający tak. I tu jeszcze trzeci z tej strony. Taki zwykły. Tutaj jeszcze dorysuję troszeczkę takich cieniów. Coś takiego. Dobrze. I teraz znowu pomarańczowym flamastrem, jakimkolwiek. Tutaj można od środka. Albo całą można też wymalować. Zupełnie inaczej wtedy to wygląda. Coś takiego. Tak, i mamy naszą dynię, która już troszeczkę lepiej wygląda. Wydaje mi się, że coś obraz nam nawala. Coś jest nie tak. Napiszcie mi proszę, czy wszystko jest u Was w porządku, bo coś jest nie tak chyba. Napiszcie mi proszę, czy słychać i widać wszystko dobrze, bo coś widzę, że obraz jest taki spowolniony. Jest ok, trochę tnie. No właśnie, widzę na ekranie, że coś się dzieje. Ok, jest, pisze Ania. Dobrze, czyli to u mnie i u niektórych. Bo widzę po ekranie, że jest bardzo wolno. Dobrze, mamy pierwszą dynię. Ja teraz może mniej będę mówiła, to może nie będzie przeszkadzało. To była taka prosta dynia. Była taka prosta dynia. Teraz narysujemy troszeczkę inaczej tą dynię. Teraz ją narysujemy tak, że ona będzie... Nie rysujemy takiego serca u góry, ona jest taka płaska na dole, tylko rysujemy bardziej taki prostokąt. To jest druga wersja, jak można dynię narysować. Taką bardziej zaawansowaną. Coś takiego rysujemy. I teraz znowu te brzuszki. Coś takiego. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze wszystko nadążacie. Dobrze. I teraz co innego robimy niż w tej poprzedniej dyni. To tutaj zaczynamy dorysowywać takie okrągłe części tej dyni. Tak, i tutaj. Czyli każdy ten taki środkowy prostokącik obrabiamy. Tak. I nagle ona ma taki jest taka bardziej przestrzenna się robi. Tak, czyli z takiego kwadratu.
prostokątu, który naszkicowaliśmy sobie. Ona ma więcej takiego wymiaru. Tak? Widać już? Mam nadzieję, że widać. Że widzicie, że jest więcej tutaj tej dyni. Dobrze, teraz tutaj. Poprawiamy sobie po prostu. Takie wszystko już bardziej jest takie kształtne, już nie takie płaskie, czyli z takiego, bym powiedziała, prostokątu narysowaliśmy nagle dynię, tak? Przez to, że ją podzieliliśmy i zaczęliśmy odrębnie rysować tutaj te jej części w takim, nie wiem, jak to nazwać, takimi już bardziej owalami. Tak wygląda teraz ta dynia. I oczywiście, jak później będziemy to wszystko poprawiać cienkopisem, to nie chcemy, żeby nam tutaj tego ołówka tak dużo zostało, dlatego warto sobie, zanim zaczniemy poprawiać cienkopisem, bo tutaj już mamy takie dorysowane te kształty, już wiemy, jak ma iść nasz cienkopis, to warto sobie to troszeczkę tak wymazać, żeby ten ołówek nie był taki mocny. Tak, bo ten kształt podstawowy mamy już naszkicowany, więc tutaj można sobie wymazać, tak, żeby było jaśniejsze. Brzuszki, Kasia pisze. No właśnie, brzuszki. Te brzuszki dymy. I teraz już cienkopisem. Rysujemy te brzuszki. A gdybyśmy zaczęli od razu od takich brzuszków, to trudno nam by było tak to precyzyjnie narysować. Dlatego wychodzimy od prostokątu i później dorysowujemy właśnie te brzuszki. Tak. Coś takiego. Oj, wydaje mi się, że tnie, bo ja widzę po swoich ruchach, że są takie spowolnione. Teraz zabieramy się za oczy i one też tutaj będą troszeczkę, może ołówkiem jeszcze narysuję, żeby nie było wtopy. I tutaj będzie widać, że one są takie trochę wycięte, tak, że my zaglądamy do tej dyni, tam do środka. Teraz zrobimy zęba u góry. I tutaj będzie tak samo, coś takiego. To jest teraz 0,3. Coś takiego. I tak wygląda dym. I listka. Teraz znowu biorę cienkopis, który jest troszeczkę cieńszy niż ten poprzedni. I tutaj sobie zakreskuję to wszystko. Tak samo zrobię z oczami, nie będę teraz ich czarnym pisakiem wypełniać, tylko tak sobie zakreskuję. I tutaj też. I tutaj przy zębie. O, żeby było widać, że tak zaglądamy trochę do tej dyni, do środka. Że widać, że ona jest wycięta. Oczywiście możecie to czarnym pisakiem, flamastrem wymalować od środka. I tak samo jak w przypadku tej poprzedniej dyni, tutaj przy rogach można troszeczkę tak zacząć cieniować. Tak.
wtedy ona jest taka bardziej. Przestrzenna, nie taka płaska. Mam nadzieję, że tu widać. Muszę zobaczyć. Teraz chyba trochę lepiej. Dobrze, i tak samo jak w przypadku tej pierwszej, tutaj możemy od środka znowu pociągnąć kolorkiem. Też to fajnie wygląda. I dynia gotowa. I tak samo tutaj możemy dorysować jeszcze kilka listków. Te listki możemy na szaro pokolorować. Bo tutaj bym nie szalała z kolorami jakimiś zielonymi, żeby to w miarę takie minimalistyczne zostało. Wydaje mi się, że teraz jest lepiej już, chociaż nie, dalej chyba troszeczkę ucina. Dajcie mi znać, jak tam wasze dynie. Czy dałyście radę? Widzę, że już za 10 prawie. Jak tam wasze dynie? Ktoś jeszcze jest? Napiszcie mi proszę, jak tam wasze dynie. A ja już sobie szykuję papier. Oj, przepraszam, że wam ruszam. Gotowa. Idzie. Zrobiona. Okej, dobra. To chciałam słyszeć. Dobrze, jeżeli macie dynie. Była Angelika napisała, że rysuje. Gotowe. Jeżeli macie dynie gotowe, to teraz weźcie brush pena, którym będziecie dzisiaj pisały. Jeżeli się zdecydowałyście na brush peny z dużą końcówką, z tą większą końcówką, to piszcie nimi. Jeżeli ich nie macie, macie tylko fudeną sukę albo tylko pętele, no to piszcie pętelami. Zabieramy się za rozgrzewkę. Teraz przechodzimy. Teraz przechodzę. Mam nadzieję, że cały czas mi się wydaje, że mnie tnie, bo widzę na obrazie. Spokojnie, później jeszcze wstawię zdjęcia, więc będziecie mogły sobie ściągnąć. Dobrze, teraz bierzemy brush peny waszego wyboru. Brush pen, czyli taki specjalny pisak z końcówką pędzelkową. Ja dzisiaj będę pisała akurat sztabilą, bo tak mi się podobało, bo mają fajne kolory, dlatego wybrałam. Brush peny mają taką zaletę, że ta końcówka jest giętka. Kiedy naciskamy ręką na papier, przyciskamy ten brush pen, to on reaguje na ten nacisk i raz jest linia cienka, a raz gruba. I cała tajemnica brush letteringu polega na tym, aby właśnie zachować tą równowagę między cienką a grubą kreską. Czyli linie, które idą w dół, są zawsze grube, te, które idą do góry, są cienkie. To jest największa tajemnica. Jeżeli ktoś to zrozumiał i potrafi wprowadzić w życie, to już wygrał. To potrafi brush lettering. Tak, czyli w dół duży nacisk, do góry mały nacisk. To jest cała tajemnica brush letteringu, więcej tajemnic nie ma. To jest jeszcze kilka wskazówek, ale to jest największa tajemnica. Tak, czyli jeżeli piszemy jakąkolwiek literę, ja teraz napiszę M. Każda linia, która idzie do góry, jest cienka, a każda linia, która idzie w dół, jest gruba. Tak, tak to wygląda. I teraz jest kilka takich ćwiczeń wprowadzających, aby sobie rozruszać rękę. Można właśnie rysować jakieś takie ślaczki różne. Oczywiście róbcie to wolno, ja teraz już przyspieszam. Przyspieszam, żeby się wyrobić z planem. Tak to wygląda. Takie podstawowe ślaczki. Chociaż nie, myślę, że nie będę... Nie będę przyspieszać, ja po prostu robię swój plan. Kto chce zostać do końca, to zostanie, a kto nie może, no to po prostu się rozłączy, bo takie teraz skakanie i wszystko po łebkach nie ma sensu moim zdaniem, że albo robię to porządnie, albo nie robię wcale. Dobrze, czyli najlepiej zacząć właśnie od takich podstawowych ślaczków.
Jeżeli macie braszpenę, to ćwiczcie teraz razem ze mną. Za chwilę poćwiczymy parę razy jakiś napis, żeby rozruszać rękę. Myślę, że przez rysunek już nam dużo to dało, że sobie troszeczkę porysowaliśmy. Teraz zaczniemy robić takie zygzaki. Tak. Jednym ciągiem i w dół. Tak? Czyli tutaj w tym miejscu odrywam rękę, idę do góry bez nacisku i w dół z naciskiem. Coś takiego. I tak to wygląda. I można sobie całą linijkę tak przećwiczyć. Teraz odwrotność tego U. Nie. Jak to nazwać? No tak, coś takiego jak A. A teraz napiszemy U. Duży nacisk, mały nacisk i do góry bez nacisku. I on napisze, że ma dużą trudność z cienką kreską tą do góry. Może kwestia braszpena, jakim piszesz, bo czasami są jakieś gorszej jakości, albo po prostu już go na tyle wymęczyłaś, że ta końcówka jest rozstrzępiona i wtedy rzeczywiście nie wychodzi. Co tu jeszcze piszecie? Aha, Ola napisała, że dokładnie super decyzja, Mariol. Myślę, że mówisz to, co powiedziałam, że nie robimy po łebkach, tylko jadę z planem. Będziemy siedziały do pierwszej w nocy. Nie, tak długo nie będziemy siedziały. Coś takiego. Tak. Takie podstawowe kształty. Nowy Pentel Touch. O, Pentel Touch fajnie piszą właściwie. No to jeszcze musisz potrenować. Pentel Touch są dobrymi braszpenami. One nawet się nie rozstrzępiają. To te z większą końcówką, one się rozstrzępiają. Tamte to są praktycznie nie do zdarcia, że tak powiem. Teraz nawet pokażę Pentel Touch. Tutaj mam też Pentel Touch. Coś takiego. Coś takiego. Dobrze się nimi pisze. Więc popróbuj, Joanna. Jeżeli jesteś początkująca, to na początku rzeczywiście trochę to trwa, zanim się opanuje tą cienką, grubą linię. Tak, czytam, co piszecie. Pentel Touch muszą się rozpisać. Ja uwielbiam takie nówki nieśmigane. Nówki nieśmigane są najlepsze, bo ta cienka linia jest po prostu idealna. Jest idealna. Nie, już tutaj nie będę robić jakichś demonstracji, ale im nowszy braszpen, tym lepiej piszę. Kwestia wprawy i ćwiczeń. Im dłużej będziemy ćwiczyć, tym łatwiej. Nie będę teraz pokazywała moich pierwszych prac, ale tak to wy. Tak to jest, po prostu im dłużej coś robimy, tym lepiej nam wychodzi. A Pentel Touch są bardzo dobrymi braszpenami. Dobrze, mam nadzieję, że rozgrzewkę macie już za sobą. Teraz sobie troszeczkę popiszemy. Jeżeli macie jakiś papier z liniami, to piszcie po liniach, jeżeli nie, to piszcie tak jak ja, freestyle, bez żadnych jakichś tam ograniczeń. I teraz tak, nasze hasło dzisiejsze brzmi dynia królowa jesieni, albo dynia królową jesieni, tak jak to było. Więc poćwiczymy sobie najlepiej te słowa wszystkie, żeby później nam w miarę dobrze wyszły. Tak, jeżeli macie papier z linijką albo jakieś szablony, to możecie sobie podłożyć. Tak. O, jeżeli macie na przykład jakieś szablony, to z tyłu gdzieś są właśnie zawsze jakieś linijki i albo piszecie na nich, albo możecie sobie podłożyć papier. Ten akurat chyba nie będzie przebijał, bo on jest dosyć gruby, ale są takie cieńsze papier, chociaż nie, tutaj widać linie, ale są takie troszeczkę cieńsze i one bardzo fajnie te linie wtedy przebijają. Poćwiczymy troszeczkę te nasze wyrazy.
Ola pisze, że jest początkująca i lubi zebrę. O, nie mam tych właśnie zebry. Mam, ale jakieś zakreślacze tylko nie mam. Nie mam raszpanów od zebry. Więc nie wypowiem się, nie mam pojęcia, jak się nimi pisze. Dobra, zaczynamy od dyni. Dynia. Całkiem zwyczajnie sobie napiszemy dynię. Tak. Na razie nie będziemy pisać tak jak w kompozycji, tylko najzwyczajniej na świecie. Dynia. Bardzo prościutko. Dynia. Tak, jeszcze raz napiszemy sobie dynię. W pierwszej wersji napiszcie to jak najprościej, tak? Czyli całkiem normalne, zwykłe pismo. Takie szkolne, że tak powiem. Tylko, że linie, które idą do góry są cienkie, a te, które idą w dół są grube. Tak, na razie nic nie wydziwiamy. Nic, nic a nic. Coś takiego. To są próby, czy już na serio? Nie, to są próby. To są próby. Na razie sobie ćwiczymy rękę. Tak, przećwiczymy sobie te wyrazy dynia, królowa i jesieni. Chociaż królowa jest zwykłym pismem napisane, więc tutaj nie ma co za bardzo ćwiczyć. Dobrze, teraz w tej dyni troszeczkę coś zmodyfikujemy, bo gdybym tutaj poprowadziła kreskę, to byśmy zauważyły, że wszystko jest napisane wzdłuż tej kreski. Teraz zaczniemy troszeczkę zmieniać położenie. Teraz laseczka wyjechała troszeczkę niżej. Tutaj niżej, tutaj znowu wyżej. I teraz robię tak. Tutaj puszczam, nie dociągam. I tutaj robię tego dzyndzelka. Nie robię to jednym ruchem, nie robię tego jednym ruchem, tylko robię taki zakręt. Puszczam i tutaj dorysowuję ten dzyndzelek i to wtedy tak fajnie wygląda. Mi się po prostu podoba. I teraz nie łączymy ze sobą liter, tak jak tutaj to było. Czasami no, te osoby, które przerobiły mój kurs i dłużej ze mną się uczą, no to ja bardzo często powtarzam, aby nie łączyć liter na siłę. Tutaj nie ma wymogu, że musimy zawsze litery ze sobą łączyć. Czasami o wiele, wiele fajniej to wygląda, jeżeli one są tak zawieszone w próżni, nie są połączone. Czasami kombinujemy dużą czcionkę z małą czcionką. Wiem, teraz to jest niepoprawnie powiedziane, czcionka, to co innego niż font. Ale gdy właśnie mieszamy duże litery z małymi literami i gdy właśnie one czasami są gdzieś zawieszone w próżni, nie są ze sobą połączone. Czyli tutaj na siłę nie robię czegoś takiego, tylko chcę wykonać właśnie jakieś inne Y, żeby ono było ładniejsze. I teraz to N, tutaj też sobie troszeczkę niżej zjadę z początkiem, a tutaj wyjadę trochę do góry. Coś takiego. Nie jest połączone, bardzo fajnie wygląda. I teraz moje I zrobię tak. To nie jest takie klasyczne I, jak tutaj napisałam w pierwszej wersji. Czytam, że jakieś kartkówki jutro będą. No co wy tu kartkówkami straszycie ludzi? No weźcie. Jakie kartkówki? Chyba z brush letteringu. Tu za bardzo narysowałam, ale chciałam to podkreślić, jak to wygląda. To I zupełnie inaczej. I to nasze A też narysujemy inaczej. Celowo mówię narysujemy. My nie piszemy tych liter, tylko je rysujemy. Tak, coś takiego. I tutaj sobie dorysujemy te dzyndzelki. Żeby tak to wyglądało. Już wygląda całkiem inaczej. Mam nadzieję, że działacie tutaj wspólnie ze mną. Tak? No, mi się bardziej ta druga wersja dyni podoba niż ta pierwsza.
z małej litery jeszcze napisane, więc teraz sobie jeszcze przećwiczymy dużą literę. I teraz tak, D możecie napisać, tutaj napiszę może, zazwyczaj piszę tak, gruba linia, gruba kreska, później robię coś takiego. Tak, i teraz by było tak, tak, tak. Tak mogłoby to wyglądać. Ale ten brzuszek mi tutaj za bardzo tak nie pasował i pomyślałam, że napiszę dynię inaczej. Czyli kreska, podobnie jak tutaj w tej. I teraz tak, jednym ruchem wykonuję coś takiego. Tutaj zaczynam, tutaj dojeżdżam. Robię to zazwyczaj jednym ruchem, ale teraz w tym momencie akurat przerwałam, żeby może wtedy łatwiej to będzie Wam narysować. Tak, jadę. Tutaj nacisk, dojeżdżam. Tutaj można znowu puścić. I tutaj coś takiego, takie D. Ono tak teraz samo w sobie może nie jest do końca czytelne, ale jest bardziej ozdobne moim zdaniem, takie fikuśne i fajnie wygląda. I to Y już trochę trenowałyśmy. I tutaj nie łączę znowu tego na siłę, że nie robię jakichś międzyogonków i staram się coś na siłę łączyć, tylko specjalnie robię to jedno przy drugim. Tak. Tak. Mam nadzieję, że nadążacie. I teraz to N troszeczkę niżej narysuję. Takie. Dorysuję. I mamy dynię. Mam nadzieję, że dałyście radę. 21. O, rety. Mam nadzieję, że dajecie radę z dynią. I teraz jeszcze królowa, widzicie, że jest bardzo prosto napisana, więc jeszcze przećwiczymy sobie słowo jesieni. Może zmienię teraz pisaka. Jakiś inny. Tak, mam nadzieję, że tą dynię już sobie przećwiczyłyście. Jeżeli Wam nie wychodzi, to po prostu zostańcie przy tej wersji, nic się nie stanie. Po prostu chcę tutaj pokazać dwie wersje, żeby osoby początkujące mogły coś stworzyć, a osoby, które już troszeczkę dłużej się uczą albo może przerabiają mój kurs online, żeby po prostu sobie tutaj podejrzały, co można jeszcze zmienić. Dobrze, teraz napiszemy słowo jesieni. I teraz znowu tak, najpierw tak całkowicie... O, już przesadziłam, chciałam normalnie najpierw napisać. Najpierw napiszemy zupełnie normalnie. Czyli znowu łączymy wszystko ze sobą, tak jak się tego zazwyczaj uczymy na samym początku. Tak. To J można specjalnie tak zadziornie zostawić bez tego, bez tej kreski takiej. Też jest wszystko dobrze czytelne, więc możemy tak to zostawić. Tak wygląda standardowo napisane słowo jesieni. Najzwyczajniej w świecie techniką brush lettering. Tak, mam nadzieję, że macie to słowo napisane. I teraz troszeczkę znowu zmienimy. Ja tutaj może jeszcze narysuję sobie kreskę, abyście lepiej widziały. Troszeczkę to zmienimy znowu i J napiszemy w taki sposób, że tutaj dojeżdżam, puszczam i tutaj sobie dorysowuję ten cyndzelek. I teraz nie łącząc, zaczynam od litery E. I teraz tak, takie inne S. Tutaj możemy znowu takie I, troszeczkę inne, dorysować. Jest troszeczkę inaczej. Tutaj mogłabym też narysować takie I, jak tutaj na samym końcu, ale tu mi z tym ogonkiem troszeczkę nie będzie pasowało. Bo to nie fajnie będzie wyglądało
gdy ten ogonek wyjedzie i będę chciała z takimi połączyć. I mamy taką wersję. Można pochyły, pewnie, że można. To jest też pochyły. Ja sobie przekręcam trochę. To pierwsze jest bardzo proste, a to drugie już jest bardziej pochyły. Tutaj też mam pochyły. Dobrze. Jesieni też mamy przećwiczone, a królowa. Jeżeli piszemy takie zwykłe pismo, nie brush lettering, to ja polecam, przynajmniej ja się czuję pewniej, gdy sobie to naszkicuję tak mniej więcej ołówkiem, bo z tymi literami mam problem. Tak. Jak to wygląda, jaka to jest szerokość, jaka wielkość, mniej więcej coś takiego. I tutaj akurat wykonałam takie rozwiązanie, że ta pierwsza kreska była troszeczkę grubsza. Coś takiego, tak? Bardzo sobie ołówkiem naszkicować. To S mi nie wychodzi, pisze Kasia. To pokażę jeszcze szybciutko S. Tak. Tak. I tak. To jest taka bardziej zaawansowana wersja. Jeżeli ono ci nie wychodzi, to po prostu zrób takie. Albo takie. Coś takiego. Tak, jeżeli takie będziesz rysowała, to wtedy nie łączysz go z E. Albo coś takiego. Ale takie S ja piszę w taki sposób. Tak. Coś takiego. Tutaj jest ważne, aby wyjechać dosyć wysoko tą kreską cienką i wtedy ciach do góry, w dół grubą linię. Tak, troszeczkę z przesadą do góry i wtedy coś takiego. Dobra. Mamy dynię, mamy jesieni i mamy królowa. Zabieramy się za kompozycję. Mam nadzieję, że jeszcze żyjecie. Jest was jeszcze 19 osób, więc 19 osób wytrwało do punktu kulminacyjnego. Czyli tworzymy naszą kompozycję. Teraz jeszcze parę słów o kompozycji. Tutaj, jak widzicie, zastosowałam... tutaj są trzy słowa. I zastosowałam trzy, no można powiedzieć, może nie czcionki, te dwie są dosyć podobne. To jest brush lettering, tylko jest inna dekoracja liter. Królowa to jest dosyć zwykłe pismo i też jest właśnie ilustracja, wstążka i dodatki. Czyli tutaj mamy już do czynienia z taką naprawdę typową kompozycją. Piszę ci, że nie wychodzi. To może za tydzień jeszcze potrenujemy. Musimy troszeczkę teraz zmienić temat, przejść już do kompozycji, bo naprawdę nie wyrobimy się do 10. Dobrze, w tym przypadku mamy rzeczywiście już do czynienia z taką typową kompozycją, gdzie mamy różne elementy, gdzie mamy grafikę, mamy taką podstawową, prostą ilustrację, mamy wstążki, czyli elementy ozdobne, ale również pismo, które tutaj wykorzystujemy. Są różne czcionki, że takie nazwy będziemy mieć tak prosto. Mamy różne czcionki, one są tutaj narysowane różnymi kolorami i fajnie to wszystko ze sobą gra, przynajmniej w moim takim odczuciu. W moim odczuciu fajnie to ze sobą współgra. Są oczywiście inne metody. Znaczy metody. Po prostu jak można w ogóle coś takiego zrobić. Na przykład tutaj jest jedno z haseł naszego wyzwania. Tutaj widzicie, że tak naprawdę tu jest wszędzie napisane, wszystko jest napisane tak samo. Po prostu jedno po drugim, jakiś drobny element ozdobny, jakiś zawijasek. I te litery są, tutaj mają kreseczki, czyli taki niby cień zrobiony jest i jakieś kropeczki, które są też takim elementem dekoracyjnym. Tutaj się w sumie nic nie dzieje tak naprawdę.
Chyba nie mogę was czytać, bo się rozpraszam. Czyli tak naprawdę tutaj się nic nie dzieje i to jest tak napisane, ale wydaje mi się, że też w miarę fajnie to wygląda, tak? Czyli tutaj mamy, tutaj nie ma takiej kompozycji, typowej kompozycji, że siadłam i się zastanawiałam, tutaj kwadrat, tutaj prostokąt, tutaj kółko i żeby to jakoś ze sobą współgrało, tylko po prostu to jest napisane jedno pod drugim. Ale przez te właśnie takie mini dodatki, które tutaj umieściłam, powstaje taki dosyć fajny obraz moim zdaniem. Tutaj to zrobiłam tak dosyć na szybko, bo właśnie chciałam później w jednym z postów blogowych, też postów blogowych albo może na fanpage'u, chciałam też tutaj pokazać, jak się za to zabrałam. I tutaj też, to już jest też typowa kompozycja, kiedy właśnie bawimy się różnymi czcionkami, że takie znowu nazwę czcionkami, różnymi kolorami, różne formy, jest jakaś ilustracja i to wszystko jest tak zamknięte w jedną całość i myślę, że też w miarę współgra. Może to wygląda trochę dziecinnie, ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że tutaj rzeczywiście jest jakiś, po prostu patrząc na to widzimy, życie jest piękne i sobie leży jakaś tam dziewczynka i sobie nuci coś pod nosem. Czyli to do nas przemawia, wyraża jakieś takie emocje. Tutaj już nawet nie sam ten napis, ale cała ta otoczka, co tutaj się dzieje, ona działa emocjonalnie na nas, tak? Nastraja nas pozytywnie. To słoneczko, te kolory, tutaj jest po prostu taki czynnik emocjonalny, który działa na nas pozytywnie i myślę, że te kolory tutaj są dobrane właśnie niebo, które się kojarzy właśnie z chmurami, niebieski, łąka zielona, czerwona sukienka, fajnie tak na nas działa. Czyli tutaj już mamy też do czynienia z taką typową kompozycją. W przeciwieństwie do tego tutaj mogłoby być napisane wszystko, tak? Tutaj mogłoby być napisane rozporządzenie ministra numer 15, tak? Tutaj nie ma żadnych emocji, tutaj jest coś napisane, tutaj nie ma emocji. I to nie jest typowa kompozycja, tylko to jest zwykły, najprostszy napis. Troszeczkę może podrasowany, ale to jest zwykły napis bez żadnych jakichś tam fajerwerków, że tak powiem. I tak samo tutaj, no napis Dynia Królową Jesieni, no to nie jest jakieś takie, jakieś, i znowu czytam, co tam piszecie. Tutaj mamy takie zdanie, które nie jest jakimś mega emocjonalną wypowiedzią, tak? Dynia Królową Jesieni, to jest takie po prostu zwykłe stwierdzenie, ale chciałam też to wykonać taki w sposób na podstawie właśnie kompozycji, żeby to jednak miało jakieś tam emocje. Może tutaj to nie są takie emocje, takie typowo emocje, jak w przypadku Życie jest piękne, ale właśnie, żeby tutaj był jakiś taki nastrój, żeby rzeczywiście z czymś to się wiązało. No to dynia, pierwsze co, no to oczywiście musi być rysunek. Ta królowa też, na początku chciałam ją tylko zwyczajnie napisać, ale później pomyślałam, królowa to jest też takie dosyć ważne słowo, czyli dynia już sama w sobie rysunkiem jest tutaj. Królowa musi się wyróżniać, tak do przodu troszeczkę być wypchana, ale przez to, że mamy tutaj tą wstążkę, no to ona już sama z siebie zwraca naszą uwagę, przykuwa nasze oko tutaj do tego miejsca, więc sam napis nie jest jakiś taki wystrzałowy, bo już sama wstążka jest sama w sobie jest taka wystrzałowa, tak? No i jesień jest takim najbardziej chyba podrzędnym słowem w tej całej tutaj mojej kompozycji. No i oczywiście całość musi być jakoś tak... Musi być jakaś taka przestrzeń, jakieś takie terytorium, w którym to wszystko się odbywa. I tutaj mamy właśnie listka, jakieś kropeczki, zawijaski i różne takie elementy, które tutaj wprowadziłam, aby właśnie to rzeczywiście miało wygląd kompozycji. Żeby to nie było takie jedno po drugim coś tam napisane, tak jak tutaj. Ja nie chcę tak sama siebie krytykować, mi się to oczywiście bardzo podoba, to co tutaj powstało, ale chciałam wam po prostu pokazać, co to jest taka typowa kompozycja letteringowa, tak? Tutaj jest jedno po drugim po prostu jakoś tam w miarę ładnie napisane, a tutaj rzeczywiście mamy kompozycję, gdzie są jakieś emocje. No w tym wypadku no może przy dyni nie ma emocji, ale fajnie to ze sobą współgra i po prostu patrząc na ten napis widzimy tą dynię. No ja widzę dynię i widzę jesień. Nie chodzi mi tutaj, że jestem teraz tutaj zarozumiała i chcę powiedzieć, że fajną kompozycję zrobiłam, ale chodzi mi o to, że rzeczywiście coś tutaj się dzieje w tym napisie, że patrząc na niego po prostu czujemy jesień. Ja czuję tą jesień. Kolory pasują i jest jakaś ilustracja. Dobrze. I teraz jak zabieramy się do czegoś takiego? Oczywiście to nie był pierwsze podejście, od razu tak wyszło, tylko oczywiście najpierw był szkic. Pierwsze co, jaką miałam wizję, to już sobie od razu wyobraziłam, że napis dynia musi być w dyni. To było dla mnie takie pierwsze co mi przyszło do głowy.
I tutaj to już widać na tym szkicu, że tak zaczęłam, już sobie tutaj taką płaską dynię rozrysowałam i mówię, to musi być jakoś tak w środku napisane. Później zaczęłam się zastanawiać, jak mają te litery wyglądać i tak już tutaj widzicie, że sobie Y tak napisałam, tutaj chciałam to I troszeczkę inaczej napisać i pomyślałam, że zamiast takiego zwykłego, klasycznego A, tak jak zazwyczaj je piszemy, napiszę to troszeczkę inaczej, żeby też się wyróżniało. To było dla mnie takim, no tak, taki mój pierwszy brainstorming, jak zaczęłam się zastanawiać, jak to stworzyć. No i oczywiście były tylko trzy wyrazy, więc pomyślałam, jak chcę to w ogóle przedstawić. Pomyślałam, że to mógłby być w sumie taki prosty, taki w formie prostokąta, żeby to było, bo mogło być to na przykład, nie wiem, w jaju, tak jak tutaj życie jest piękne. Tutaj chciałam, żeby to było w jakiejś innej formie. Tutaj też widzicie, że to słowo piękne jest tak pod skosem napisane. Tutaj był taki stożek, czy jak to się nazywa. Coś takiego tutaj narysowałam sobie. Nie wiem, czy widać. Coś przerywa. Coś takiego sobie narysowałam, tak? Tak i tak. I tutaj napisałam słowo pięknie, tak? I tutaj ta pierwsza litera jest większa, później one są coraz mniejsze i później znowu rosną. Czyli to było w takiej formie geometrycznej. Tak na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale to rzeczywiście jest takie inne. Im dłużej się przyglądamy, tym bardziej widzimy, co się tutaj dzieje. Dobrze, czyli tutaj pomyślałam, tak sobie wymyśliłam, że to będzie po prostu forma najzwyklejszego takiego prostokąta. Dynia, już było jasne, że to będzie kształt dyni, tutaj będzie właśnie ten napis. I tak pomyślałam, że ta królowa musi tak też się jakoś odznaczać i dla mnie zazwyczaj w kompozycjach, jeżeli coś chcę wysunąć na pierwszy plan, to wykorzystuję wstążki. Dla mnie wstążki są najfajniejszymi elementami ozdobnymi, jeżeli chodzi o hand lettering i wydaje mi się, że w każdej pracy, jeżeli jest wstążka, to ona jest super. Taka praca jest zawsze super. No i to ostatnie słowo jesieni, pomyślałam, ono jest jakby takie najmniej ważne w tym wszystkim. Znaczy też musi być widoczne, ale z tych wszystkich i tak się zdecydowałam, że ono będzie tak dosyć prosto napisane, ono nie będzie jakoś się wyróżniało tutaj w jakichś elementach ozdobnych, tylko tutaj wykorzystałam później rzeczywiście kolor, tą jesień chciałam po prostu przedstawić kolorem. No i te wszystkie listka, które tutaj fruwają, same z siebie już pokazują, że coś może jesiennego jest. Czyli taki był pierwszy zamysł i później już zaczęłam coś tam sobie szkicować, jakby to mogło wyglądać, że ta dynia nie tylko ma być tak wpisana w dynię, tylko pomyślałam, fajnie to by było, gdyby to było tak wjeżdżało w tą dynię. Tak, tutaj widzicie, ta dynia, napis dynia jest tak, zaczyna się bez dyni obrazka i wchodzi dopiero w obrazek. No i ta królowa, i tak właśnie jeszcze nie wiedziałam, czy to ma być na dyni, czy pod dynią, jak to będzie wyglądało. Też zrobiłam szkic i później stwierdziłam, że to fajnie wygląda, jak ta wstążka tak przejeżdża przez tą dynię. I tak wygląda efekt końcowy, ale tutaj pokazuję tak jak zaczęłam w ogóle tworzyć taką grafikę. Dobrze, to omówiłam już tak całą teorię, jak powstała ta praca, a teraz już przechodzimy do praktyki. Zaczęłam ten napis od, tą grafikę zaczęłam od napisu dynia. Najpierw napisałam słowo dynia, później dorysowałam dynię i tak teraz to wykonam. Przed chwilą przećwiczyłyśmy sobie pojedyncze wyrazy, dlatego możemy od razu wystartować. To jest mniej więcej taka wielkość, jak tutaj to wykonałam. Jeżeli macie małe brush peny, no to oczywiście wszystko będzie proporcjonalnie mniejsze i ta ilustracja oraz wstążka również będą mniejsze. Dobrze, zaczynamy. Ta dynia była napisana wzdłuż linii prostej, tutaj się nic nie dzieje, tak dosyć prosto to napisałam. I zaczynamy. Może sobie podłożę papier, żeby mnie nie przebijało na drugą stronę. Papier się nie pobrudził. Tak, zaczynamy. Thank you.
pierwsze słowo napisane i teraz wzięłam ołówek i zaczęłam sobie szkicować moją dynię. Myślę, że teraz to dosyć szybko pójdzie, bo już sobie dynię przećwiczyłyśmy. Tutaj była ta dynia taka u góry z sercem. To taka pierwsza, bardziej trójwymiarowa. Coś takiego. Naszkicowana dynia. I teraz królowa, ona jest tak lekko pod skosem napisana. Możecie sobie też taką kreskę zrobić. I teraz tutaj chciałam, żeby to słowo królowa tak nachodziło właśnie na dynię, żeby ją przysłaniało, żeby to było takie, tak jak mają królowie i królowe mają taką wstęgę na sobie, na sukni, więc ta królowa tak się wybija do przodu. Czyli najpierw sobie piszemy. Tak, królowa albo królową. Dynia królową jesieni. Najpierw napisałam dynia królowa jesieni, a później tak się zastanawiałam, może królową będzie brzmiało lepiej. Co tam piszecie? Co do was lepiej przemawia? Nie mogę doczekać się gwiazdkowych kompozycji. Hania pisze, ja też, to mnie bardziej przemawia. Kompozycja gwiazdkowa. No to możemy poczekać 2 miesiące do gwiazdki. Będziemy robić gwiazdkowe wtedy. W opisie do tego wydarzenia było napisane, czym będziemy się zajmować, więc... Jeżeli ktoś czytał, no to wiedział, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Dobra, rysujemy wstęgę. Wstęgę też ćwiczyłyśmy, wstęgę, wstążki ćwiczyłyśmy też na jednym spotkaniu, więc dzisiaj już tak się nie rozczulam nad nią. Tutaj wam jej nie pokazywałam. Tak, ale mniej więcej tak tą narysowałam. Tak, dynia królową jesieni. I tutaj słowo jesieni, ono jest też tak pod, leciutko pod skosem. Leciutko. Tu możecie sobie dorysować kreskę. Troszeczkę wyżej. W kompozycji też jest ważne, aby te wyrazy nie były takie rozbite, że tutaj gdzieś u góry dynia, królowa, jesieni. Tylko to ma tak właśnie troszeczkę na siebie zachodzić, te elementy, żeby to była rzeczywiście taka jedna fajna, spójna całość. Dobrze, ja teraz biorę pomarańczowy brush pen. A, kreskę zmazałam. Chciałam trochę wyżej narysować. Tak mniej więcej. Chociaż mi teraz za wysoko. Dobra, i teraz piszemy słowo jesieni, też taką techniką, takim sposobem, jak przed chwilą przećwiczyłyśmy. Tak. I to S sobie napiszcie tak, jak wam najbardziej odpowiada, czyli wam nie wychodzi. Tak. Widzicie, że ono jest o wiele wyższe niż E. I mam dynia królową jesień. Dobrze, jest dynia, jest jesień napisana i teraz biorę czerwony brush pen i tutaj od góry sobie troszeczkę wycieniuję. Tutaj sobie teraz to od góry wycieniuję. Tutaj nie stosujemy żadnych blenderów, ani jakiegoś rozmazywania, cieniowania i szmerów, bajerów, tylko to jest najprostsza metoda, czyli nanosimy drugi kolor na pierwszy kolor i też to fajnie wygląda. To może nie jest takie precyzyjne, ale tutaj w tym przypadku zupełności nam wystarczy.
I po prostu sobie tutaj zamalowuję bardzo tak delikatnie górę. Nie przyciskam, tylko tak rzeczywiście samym czubkiem. Chyba inne czerwony ziół. Nie szkodzi. Ale tak sobie tutaj to zamalowuję, tak do połowy, 1/3. Jak Wam się podoba, możecie też wzorki narysować. Ale właśnie, żeby te dwa kolory tutaj były. Bo jesień kojarzy nam się właśnie z tymi kolorami, z pomarańczowym, z takim ciemnym, czerwonym. Te wszystkie mieniące się liście, które spadają. Tak, dlatego tutaj nie wykorzystałam żadnych zielonych liści, tylko właśnie później na szaro je pokolorowałam. Żeby te kolory takiej jesieni najbardziej się wyróżniły. Tak, czyli tutaj sobie zamalowujemy częściowo litery. I też nie tak jakoś prosto, że jak od linijki, tylko tak, no żeby troszeczkę takie poszarpane, takie kreskowe. Tak, to jest praca ręczna. To nie wyszło spod komputera, dlatego takie niedociągnięcia są jak najbardziej wskazane. Fajnie to wygląda. Jak ktoś chce zaszaleć, to może jeszcze wziąć nawet trzeci kolor. Później jakoś to połączyć może ze wstążką, ale tak mniej więcej to może wyglądać. No i oczywiście tutaj możemy zaraz zacząć szaleć z różnymi dodatkami, zaraz pokażę. Patrzę, co tam piszecie. O, w 9:30. Wygląda to już całkiem przyzwoicie. Teraz można by było tą dynię objechać cienkopisem, wstążkę objechać cienkopisem i też już by była w miarę kompozycja, ale tutaj można pójść krok dalej i jeszcze coś z tymi literami zrobić, aby one jeszcze fajniej wyglądały. I teraz jeżeli macie biały żelopis, zobaczymy, czy on mi tu dzisiaj zadziała, bo to jest taki, jest taka diwa żelopisowa, która często sobie kaprysi i nie chce pisać. Na tym czarnym braszpeniu tutaj sobie możemy porobić takie białe kreski. Grubsze, cieńsze, jak tam Wam się podoba. I całkiem fajnie wtedy to wygląda. Na moim blogu też opisałam białe pisaki, białe braszpeny, białe żelopisy, cienkopisy. Nie, cienkopisów nie ma, ale takie różne białe pisadła. Możecie zajrzeć i poczytać. Ja już tu nie będę omawiać. To jest pierwsza możliwość dekoracji liter, czyli dodajemy takie białe akcenty, takie białe tak zwane highlighty w literkach. I teraz jeszcze sobie wezmę cienkopis, czarny cienkopis, jakiś cienki. To jest 0,3. I tutaj jeszcze dorysuję takie kreseczki, takie mini cienie. Te mini kreseczki robię w tych miejscach, gdzie linia jest w literach gruba. Na szybko to robię. Znaczy można też tam zrobić, gdzie jest cieńsza. To w zależności. Tylko po prostu jak wybierzecie jedną metodę, to tylko w tym miejscu. A jeżeli się zdecydujecie, żeby było u góry i u dołu, to właśnie może zrobię też od dołu. Jest ok. I już jest coś innego w tym napisie. Jeżeli go przed chwilą napisałyście, to widzicie różnicę na pewno. To już jest takie fajniejsze, takie bardziej plastyczne, coś tam się dzieje. I tak samo ze słowem jesieni, tutaj też możemy jeszcze coś dodać, żeby coś zaczęło się dziać. I teraz zacznę tutaj też dodawać, może nie cienie, ale obrysuję częściowo, tylko częściowo litery od prawej. Dzisiaj jak przeciągnęłam to spotkanie, to już nikt za tydzień nie przyjdzie, nikt. Bo wszyscy powiedzą, no nie, mówiła, że godzina, siedzimy dwie. Ale wiecie co, ciężko mi jest oszacować ten czas, jak długo nam zajmie, bo ja sobie myślę, chcę zrobić z Wami tę kompozycję. No ale jak zrobimy kompozycję, no to trzeba jeszcze sobie przećwiczyć coś, no to może dynię, no i jak...
jak się zacznie, to później się... Później trwa to troszeczkę. Czyli pociągnęłam obrysy liter od strony prawej. Też fajnie to wygląda. Już można by było w tym momencie zakończyć, ale nie. Jeszcze coś tutaj zadziałamy i weźmiemy sobie szary pisak. Jakikolwiek macie szary pisak. Niezbyt ciemny, bo są też takie szare, które są bardzo ciemne. Już nie pamiętam, czy to eddingiem robiłam, chyba tak. I tutaj od strony właśnie, tutaj gdzie te kreski dołożyłam, dorysuję jeszcze takie cienie szare. Wtedy będzie jeszcze fajniejsze. Taka mała rzecz, a naprawdę dużo daje. Dużo daje i ten wyraz... Później cała ta kompozycja też zupełnie inaczej wygląda. Tak, czyli wszędzie, gdzie była ta czarna kreska, dorysowałam szary cień. Dobrze. Dynia, królową jesieni. Dobrze, jeszcze tą królową sobie obrysujemy. To jest takie dosyć proste. Który ma to coś zrobić? Chyba 0,3 drugą. Możecie zrobić to zwykłym pismem, albo tak jak ja tutaj zrobiłam. Znaczy widać, widać. Po prostu tutaj ta kreska, która idzie w dół, żeby ona była taka podwójna. Szybciutko. Dnia królową jesień. Dobrze, teraz już sobie gumką troszeczkę powymazuję te takie moje szkice. Bo jak zaraz zacznę rysować cienkopisem, to żeby mi się to później wszystko... żeby łatwiej mi było to później wymazać. Tak, szkic jest ok, ale żeby nie był zbyt widoczny, bo później ciężko wymazać. Tu chyba od wstążki zacznę. Tak, bo ta dynia jest bardziej z tyłu, więc wstążka wychodzi na pierwszy plan. Muszę sprawdzać, czy w ogóle widać, co ja tutaj robię. Te osoby, które nie mogą do końca zostać i już muszą się pożegnać, to wrzućcie proszę to, co zrobiłyście. Nawet jeżeli to była dynia, to taka, żeby była naprawdę bardzo fajna dynia. Po prostu pokażcie, co zrobiłyście, bo ja tutaj się produkuję i coś tam czytam, że coś piszecie, ale to jest bardzo fajne zobaczyć, co stworzyłyście. Dobra. I teraz jeszcze zabieram się za dynię. Teraz wymazuję już całą resztę. Już tu nie potrzebuję nigdzie ołówka. I mamy naszą kompozycję tak naprawdę gotową. Teraz już szmery, bajery, ozdobniki, żeby to było jeszcze fajniejsze. Jesteście? Widzę, że uciekacie, już tylko 14 osób jest. Joanna pisze, że musi uciekać. Dziękuję, do zobaczenia. Ale koniecznie pochwalcie się, co wam wyszło, co zrobiłyście. Dobrze, i tutaj jeszcze tą królową sobie wypełniam. Tu już zrobię najpierw czerwony. Tak na szybciutko. Z
Staram się teraz już szybciej to wykonać. Nie będę już tak precyzyjnie tego robić, tylko będę Wam pokazywać i mówić, co robię dalej, tak? Czyli tutaj też tą dosłowo królową, dwa kolory, żeby to fajnie wyglądało. I co ja lubię robić we wstążkach? To lubię tutaj na ich końcach, bo czasami właśnie gdzieś tam linia jest troszeczkę nierówna, ręka nam się zachwieje. Tutaj wykropkować sobie te rogi, wstążki, wtedy to tak odwraca uwagę od tych jakichś drobnych niedoskonałości. Tutaj sobie kropkujemy. Tak, i ta wstążka też już o wiele fajniej wygląda. Przy samych rogach bardzo dużo tych kropeczek, a im bardziej odchodzimy od rogów, wstążki, to już ich troszeczkę mniej. Tak. Tak to wygląda. I jeszcze cieńszym cienkopisem. Właśnie ja tak sobie zmieniam. 08, 05, 03. Jakieś takie drobniejsze elementy wykonuję zazwyczaj cieńszym. Wtedy też to fajnie wygląda. Zaokrąglenia. Tą wstążkę też by można było tak poszarpać, ale dzisiaj robimy prostą. Coś takiego. Dobra, to mamy wstążkę załatwioną. Teraz jeszcze zostaje nam dynia, żeby ją troszeczkę coś tutaj. Tak. Dobra, więcej nie trzeba. Teraz jeszcze pokoloruję dynię tym samym kolorem, którym wykonywałam napisy. Tak, tego od środka. Mogłabym to wymalować też, ale czasami mniej jest więcej. Myślę, że może kredkami fajnie to by wyglądało. I tak samo tutaj cienie, tutaj we wstążeczce, od dołu. Coś takiego. I tutaj. I skoro litery się tak fajnie mienią w dwóch kolorach, to tutaj też jeszcze. Coś takiego. Mniej więcej. Dobra, to teraz już tak naprawdę mamy większość rzeczy załatwionych. Teraz już takie ostatnie wisienki na torcie, które mogą być, ale nie muszą. To tak, żeby tutaj bardziej ta jesień jeszcze się wydobyła, to dorzucimy sobie listka. Listka też przed chwilą trenowałyśmy. To już sobie. I teraz tak, jak mówiłam, ja sobie założyłam, że ta cała moja kompozycja będzie w formie prostokąta. Tak, tutaj Wam pokazywałam. Czyli też mamy tutaj przed oczami, że to mniej więcej tak tutaj wygląda. I teraz tą przestrzeń. To znaczy, jak na to patrzymy, to też wygląda, myślę, że ok, można by było to zostawić, ale no właśnie, żeby to wszystko jeszcze tak dopiąć, żeby to była taka prawdziwa kompozycja, to fajnie jeszcze tutaj podokładać jakieś takie elementy ozdobne, które właśnie wypełnią tą naszą przestrzeń, tak? Można by było na przykład to też w kole zrobić, czy w jakiejś innej formie geometrycznej, ale mamy przed oczami, no ja takich rzeczy już sobie nie szkicuję, ale może jeżeli ktoś to potrzebuje, to fajnie sobie to dorysować, czy po prostu w tych przestrzeniach jeszcze coś można dodać, żeby się coś tutaj w tym napisie działo. I teraz tak, listka mogą być. Tak. Tutaj mamy taką dziurę, więc tu może coś być. Tak, tutaj będzie taki liść. Tu znowu może jakiś taki. Chociaż te kreski później dorysuję. Listek dębu. Coś takiego. I teraz tutaj ten napis jesieni, on tak troszeczkę samotnie wygląda, tak? Bo ta dynia to jest w dyni, królowa ma swoją wstęgę, a ta jesień jakoś tak, no jest kolorowa, ale jeszcze czegoś jej brakuje. I tutaj wymyśliłam sobie, że dodam takie ozdobniki po dwóch stronach, żeby one właśnie były też takim dopięciem tego słowa jesieni.
tak? To nie są tylko takie ozdobniki, które gdzieś tutaj spadają, gdzieś z góry, z drzewa, jakieś liście sobie lecą, tylko tak naprawdę tutaj te zawijaski, one są już do jesieni, typowo do jesieni. Tutaj takie coś takiego. I co? Oczywiście tutaj można by było jeszcze multum liści dosypać i wsypać, żeby one tutaj leciały, ale co za dużo, to niezdrowo. I co ja też sobie lubię w takich pracach dorysowywać, to są takie różne kółeczka. Kółeczka, kropeczki, one tworzą takie fajne tło. Trochę większe, trochę mniejsze. Tak. Coś takiego. Niektóre można zarysować, wypełnić pisakiem od środka. Tak, i coraz więcej się dzieje tutaj w tej pracy. Ta kompozycja już tak nabiera takiej formy, że jest taka plastyczna. To już nie jest tylko taki płaski napis wykonany, tylko rzeczywiście tu już coś się dzieje. Tutaj jeszcze przez wstążkę takie kreseczki. Tutaj trochę jakichś kropeczek. Ja pokazuję, co ja dużo. Można jakieś inne kształty, gwiazdki. To też w zależności od tematyki, tak? Jeżeli byśmy teraz wykonywali jakąś pracę świąteczną, taką bożonarodzeniową, to pewnie tutaj zaczęłabym sypać gwiazdkami. Myślę, że już starczy. Dobrze, i teraz jeszcze biorę cieńszy cienkopis 01. I tutaj dorysuję nerwy w liściach, żeby one były troszeczkę cieńsze. Chyba wszystko. Plus jeszcze pokolorowanie liści. I tak jak mówiłam, tutaj specjalnie nie użyłam zielonego koloru do liści. Też ewentualnie można by było je na pomarańczowo lub czerwoną pokolorować, ale szary wydał mi się tutaj najbardziej odpowiedni, taki minimalistyczny. Można od środka albo na zewnątrz taki cień zrobić, jak nam się podoba. To chyba wszystko. Ewentualnie jakieś kropki, może jeszcze te większe można wypełnić też szarym kolorem. On się tak nie rzuca w oczy, a tworzy bardzo fajne tło. I tak to wygląda. Tu widzę, że jeszcze miałam wstążki od środka wymalowane. Tak można zrobić. Tak. I tak. Jesteście? Ups, przerwało. Kasia napisała. Dobra, teraz sobie jeszcze ramkę wymarzę. Wymarzę tutaj całość. I mamy gotową pracę, która mi się troszeczkę rozmaza. Tak to wygląda. Kasia pisze, że dynia wygląda jak piłka bez powietrza. No to wróć do punktu numer 2 naszego dzisiejszego spotkania, czyli rysujemy dynię. Jeszcze raz poćwiczyć, potrenować. Ja wrzucę jeszcze zdjęcia, więc można się wzorować na nich. Mam nadzieję, że coś tam Wam wyszło, że jesteście zadowolone. Dzisiaj naprawdę chyba to jest najdłuższe nasze spotkanie, jakie się odbyło, ale zrobiłyśmy naprawdę mega, mega dużo. Trochę przerywa, proszę Małgorzata. O, przykro mi, nie mogę nic tutaj teraz zdziałać. Dzisiaj zrobiłyśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj rysowałyśmy, dzisiaj trenowałyśmy troszkę brush lettering i zrobiłyśmy kompozycję. Taką dosyć złożoną kompozycję. To znaczy ona się składa tylko z trzech wyrazów, ale widzicie, wykorzystałyśmy tutaj naprawdę ilustrację, taką już naprawdę ilustrację, a nie tylko sketch, takie elementy sketchnotingu, tylko tutaj już sobie coś konkretnego narysowałyśmy. Zastosowałyśmy ozdobniki. Tu jeszcze można sobie kropek dokropkować, żeby lepiej wyglądało. Tak, właśnie, żeby coś tam się działo w tym tle. Tak widzę, że jeszcze czegoś brakuje. Wyszło? Aleksandra pisze, że pięknie wyszło. Bardzo, bardzo się cieszę. Zatem dzisiaj stworzyłyście pracę. Naprawdę pochwalcie się, co tam Wam wyszło. Jeżeli się wstydzicie tutaj na fanpage'u, to wrzućcie na grupę. Tam tylko widzą osoby, które są zapisane do grupy, więc cała reszta tego nie zobaczy, ale ja zobaczę, co tam stworzyłyście.
I teraz na sam koniec jeszcze taka prośba ode mnie, jeżeli podoba Wam się, co ja tutaj robię, co Wam tutaj pokazuję i z czym się z Wami dzielę, to po prostu udostępnijcie to nagranie, albo skomentujcie, albo jeżeli macie znajomych, którzy szukają jakiegoś fajnego hobby, to też podzielcie się tym, co robicie, od kogo się uczycie, że mnie polecacie. To naprawdę jest dla mnie bardzo, bardzo cenne, jeżeli właśnie gdzieś mnie tam polecacie. Ja czasami wchodzę na Facebooka i widzę, nie wiem, 50 jakichś tam udostępnień, lajków czy coś i ja nie nadążam czasami Wam dziękować czy odpisywać, że ktoś gdzieś mnie udostępnił, dlatego korzystając z tej okazji tutaj na live, jeżeli są osoby, które mnie udostępniają, a ja gdzieś tam Wam nie napisałam, że dziękuję, to dziękuję bardzo, bardzo gorąco za każde udostępnienie, czy tego live'a, czy wydarzenia, czy po prostu jakieś grafiki z fanpage'a. To jest naprawdę bardzo, bardzo dla mnie miłe i wtedy wiem, że to, co tutaj pokazuję, co robię, że to ma jakiś sens, że ludzie z tego korzystają. No bo jeżeli nikt nie będzie korzystał, no to nie ma sensu to wszystko. Dobrze. Joanna napisała, moja pierwsza praca plastyczna. Pięknie to wychodzi. Będę ćwiczyć, pisze Kasia. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz to dzisiejsze spotkanie jest też dla mnie taką nauczką, jak długo coś takiego trwa, więc na przyszły tydzień naprawdę muszę się streścić i jakoś to bardziej kompaktowo przygotować, bo też myślałam właśnie, żeby porysować jakieś duchy i jakieś strachy, lachy, coś takiego i jakieś takie krótkie hasło, żeby to spotkanie zakończyło się jakąś fajną kompozycją, bo żeby zacząć kompozycję, no to trzeba po prostu jakieś tam wprawki sobie zrobić, bo no, z pustego i Salomon nie naleje, więc jeżeli ktoś nie umie rysować dyni, no to co z tego, jak my sobie coś tu będziemy robić, a ktoś nie będzie nawet dyni umiał narysować, dlatego krok po kroku, żeby wyszło coś fajnego. Ale postaram się coś prostego stworzyć, aby wszyscy mieli jakąś fajną pracę na koniec. Było super, będę ćwiczyć. I teraz jeszcze pytanie na sam koniec. Co Wam dzisiaj najbardziej się podobało? Czego się dowiedziałyście? Jakaś taka myśl przewodnia z dzisiejszego spotkania? Co zastosujecie? Albo jakaś technika? Coś takiego, że po prostu wyłączycie to wideo, skończycie, pójdziecie sobie i będziecie o tym pamiętać albo zastosujecie to w następnej pracy. Jakaś taka złota myśl, złota jakaś technika. Napiszcie, co Was zaskoczyło, zdziwiło, albo co wykorzystacie, taka lekcja z dzisiejszego spotkania, chętnie poczytam. Agnieszka pisze, było bardzo fajnie. Agnieszka, jesteś pierwszy raz? Nie pamiętam, czy byłaś już kiedyś. Agnieszka, pani od Stempli. Chyba, wydaje mi się, że byłaś pierwszy raz tak na całym spotkaniu. Angelika pisze, że kompozycja ze mną idzie fajniej. Cieniowanie dwoma kolorami i to, że cień przy literze czyni je 3D. Małgosia chłonie wszystko. Agnieszka, te literki z dyni, nowe literki. Fajna zabawa. Rozplanowanie przed wykonaniem. O! Koniecznie poćwiczyć brush lettering, pisze Ania. Literka D i A jest super. No takie inne. Tak, bo właśnie w brush letteringu nie chodzi o to, ja często Wam powtarzam, że brush lettering to można zacząć ze zwykłym, najprostszym alfabetem, też można go sobie ściągnąć całkowicie bezpłatnie z mojego bloga, ale to, co jest później najważniejsze, to modyfikować te litery, ale modyfikować je we własny sposób, bo co z tego, że ja sobie wydrukuję jakiś alfabet z Pinteresta i będę go przerysowywać, tak, od A do Z go przerysuję, jak on mi, no, po prostu trzeba kombinować, coś zmieniać, a tu coś tam, a tu się nie łączy, więc tutaj naprawdę puśćcie wodze fantazji i tak stosujcie takie bardziej, takie inne połączenia liter, małe z dużymi, jakieś inne czcionki w jednym wyrazie, to naprawdę można bardzo, bardzo dużo rzeczy łączyć ze sobą. Joanna pisze, ćwiczyć. Dobrze. Żeby nie przedłużać, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Podzielcie się bardzo, bardzo proszę Was pracami, które dzisiaj wykonałyście, a ja postaram się, nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, może jutro dopiero, osobę, która była tutaj aktywna, która właśnie pokaże, co tam wykonała, nagrodzę moimi szablonami do nauki bounce letteringu. I do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.